Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Minecrafta Hardcore, ale sporo się pozmieniało, więc pozwólcie, że teraz wam opowiem w takim skrócie, co się działo poza odcinkiem. A więc pochodziłem po naszym skupisku wysepek i zauważyłem, że tu nie ma żadnego miejsca, gdzie można by było wybudować dom lub cokolwiek większego. Więc zacząłem płynąć. I płynąłem. I znalazłem na przykład takie góry. W sumie fajne, ale no to nie było to, czego szukamy, bo to nie suchy ląd. Płynąłem dalej i znalazłem ruiny portalu, z którego wyciągnąłem złotą łopatę z mendingiem, więc nawet spoko lód. Płynąłem dalej, ale jedyne co znajdywałem to kolejne i kolejne wyspy. Znalazłem też większą troszeczkę wyspę, która nawet fajnie wyglądała, ale to nadal nie było to, czego poszukiwaliśmy. Po 30 minutach po prostu wróciłem do domu z nadzieją, że tu uda nam się coś zbudować. I tak rozpoczęła się nie bardzo udana próba budowania czegokolwiek. Zacząłem budować na przykład takie molo, a raczej pomost, który nawet jakoś wyglądał, więc go zostawiłem. Zacząłem budować dom i tutaj już troszeczkę poszło gorzej. Budowałem i po jakiejś chwili zrozumiałem, że to, co zbudowałem, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie zbudowałem. Więc po prostu rozwaliłem to następnego dnia, bo to nie miało sensu. Naprawiłem teren i dopracowałem nasz pomost. Ostatecznie wyszedł naprawdę nieźle. Następnego dnia jeszcze go trochę podwyższyłem, no bo był troszeczkę za niski. Wziąłem później łódkę i po prostu popłynąłem dalej w poszukiwaniu jeszcze innych miejsc, tyle że w drugą stronę. Płynąłem troszeczkę i od razu zobaczyłem nowy ląd. Niestety trochę się zawiodłem, bo to było po prostu dużo bagno. Popłynąłem dalej i spłynąłem naprawdę sporo, spotykając głównie wysepki, tak naprawdę tylko wysepki, no jakieś ruiny portali i zatonięte statki. Płynąłem, robił się już wieczór. Myślałem, że nic nie znajdę, a tu nagle... Ale zaraz. Najpierw potrzebujemy diamenty. Więc wróciłem do domu i zacząłem kopać. I kopałem. I znalazłem cave'a z opuszczoną kopalnią. Bałem się szczególnie po ostatnim incydencie z poprzedniego odcinka. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie. Zacząłem kopać dalej. Kopałem naprawdę długo i nic nie znajdywałem. I kopałem. To było nudne. Ale w końcu znalazłem to, czego szukałem. Diamenty. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore. Tak jest, mamy diamenty i mamy w końcu miejsce, gdzie będziemy mogli się na stałe osiedlić, gdzie będziemy mogli zbudować sobie dom. Ale po kolei poszedłem kopać i kopałem naprawdę sporo, w sensie no tak z prawie godzinę. No i se kopię i nic. No i myślę, kurde, no już nic nie znajdę. I po jakimś tam już naprawdę długim czasie znalazłem 4 diaksy, które zużyjemy do robienia kilofa. No kilof to jest taki początkowy, nie? Najpierw miecz, w sensie najpierw kilof, później miecz, bo jednak, no ojojojoj, siema. Co tam u ciebie, mordeczko? No, chodź. One hit, one shot. W sensie, co? Nieważne. Dobra. I farma trzciny w ogóle się zaczęła bardzo dobrze rozrastać.
ale będziemy musieli to wszystko przenieść i najgorsze jest to z tymi krowami, że nie zrobiliśmy farmy i nie mamy książek, a będziemy musieli to wszystko przenieść. Ale dobra, po pierwsze, skraftujmy sobie pierwszy diamentowy kill-off. Tak w ogóle to hashtag diament w komentarzach to jest nasze słowo klucz dzisiejsze. Tak jest, diamentowy kill-off. Co my jeszcze potrzebujemy? Wiecie co? Łódka. Czy ja mam tu łódkę w ekwipunku? Nie mam tu łódki? Co jest? Ona tam stoi? Czy co się z nią stało w ogóle? Ty, no nie mam łódki tutaj. No okej. Rozumiem. I będziemy się dzisiaj, w dzisiejszym odcinku polecimy tam, bo ja jeszcze w ogóle na tym lądzie nie byłem, bo wtedy się noc zrobiła. I weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy stąd, czyli ja nie będę tutaj tego miejsca niszczył, w sensie to tak zostanie, bo kurde, tutaj jakbym kiedyś się okazało, że tam też nie jest dobrze, no to po prostu się tu wrócę, nie? No bo trzeba, ale postaram się, żeby tak się nie stało, bo chcę, żeby to było w końcu miejsce, gdzie będziemy mieli dobre warunki do życia, no bo tutaj to nie ma totalnie gdzie miejsca, gdzie zbudować domek, w sensie taki fajny, na którym, który umiem budować, bo nie jestem dobry w takim budowaniu domków, w takim innym stylu, w sensie, ja właśnie lubię taki medieval, fantasy, średniowieczne takie, to jest raczej mój styl. No i dobrze, mamy wszystko, będziemy mogli sobie zrobić łóżko tam na miejscu. I w ogóle pokażę wam, w sumie będziecie widzieliście na przebitce, jeżeli ją dodałem, mam nadzieję, że ją dodałem. W ogóle, czy to tu było? Aha, bo czekajcie, bo mam teraz większy render distance. I teraz po prostu widzę to, więc fajnie to wygląda stąd. Tutaj na pewno kiedyś wrócimy, tutaj będzie nasza baza taka wypadowa. I tych wszystkich farm nie będę rozwalał. No i co? No i słuchajcie, widzimy się już na wymarzonym lądzie, gdzie zbudujemy sobie nasz pierwszy dom. Panie i panowie, oto on. Wymarzony ląd, świerkowy las. A tam góry, których poprzednio nie zauważyłem. A może i zauważyłem? Mam nadzieję, że to tu znajdziemy miejsce, gdzie się osiedlimy i znajdziemy ląd, który nie jest wyspą. Na którym... No, suchy ląd. O nie, delfinie! Przepraszam. Przez przypadek. No, dobrze. A więc let's go! Jeszcze tu nie byłem. O, malinki! Malinki się przydadzą. Będziemy mogli se posadzić malinki. Tylko za co możemy wziąć? Za proch. Proch nam nie jest do niczego aktualnie w tym momencie potrzebny. To jakiś kejwik. Nice. Tu będzie pewnie więcej diamentów niż ostatnio, a przynajmniej taką mam nadzieję. I czy ja tam widzę polanę? Nie, widzę bagna! To super! W sensie polanę też, bo tam bym miał konie i bym mógł sobie konia oswoić. Chociaż nie mam siodła, ale to będę musiał połowić kiedyś, nie na odcinku, bo łowienie jest przyjemne, ale nie jest za ciekawe do oglądania. Nie oszukujmy się, ale tak, będziemy mogli sobie slimy, słuchajcie, zrobić, więc to jest bardzo fajnie. To są te takie najładniejsze kwiatki w grze, o te niebieskie. Bardzo mi się podobają zawsze. Prawie w parę wiegody. I kurde, tutaj na górę chcę wejść. O, jeszcze brzozowy las, tam będzie pewnie, będziemy mogli sobie ogarnąć pszczoły. I chyba, niestety to też jest wyspą, albo tam jest po prostu... Jezioro. O Boże, ale to jest ładne jezioro. Dobra, walmy wiadro. O, perfekcyjne. Trochę zlagowało, ale to nam nie popsuło. Wiadra. No i dobrze. Słuchajcie. Krówka. Dobra, będzie fajnie. Jezu, ale tu jest ładnie. Ale tu jest przepięknie. To jest przecudownie. Tutaj robimy nasz nowy dom. Nie no, to jest coś wspaniałego, naprawdę. To jest miejsce, którego szukałem. Jeszcze nie wiem, gdzie tutaj zrobimy ten dom, ale to jest przecudowne. Ten las brzozowy, nie jestem wielkim fanem brzozy, ale naprawdę dla takiego widoku przeżyję. Jeszcze jakbym miał shadery,
To by było kozacko tutaj ten widok. Przepłyńmy sobie na drugą stronę, bo chcę zobaczyć, co jest tam na górkach, czy tam jest płasko. Jeżeli tam jest płasko, to sobie na takiej górce zrobimy dom. I też wy też napiszcie, czy bardziej wam odpowiada zrobienie w tym miejscu, w tym przekozackim jeziorze. Na obok w sumie, tak naprawdę, przekozackiego jeziora. Czy może w lesie świerkowym, bo w lesie świerkowym też jestem skłonny zamieszkać, bo świerki osobiście bardzo lubię, ale... No, przepraszam cię, świerku, ale no tutaj ten widok, to jezioro, to chyba... No chyba jest lepsze, no. Chyba jest lepsze. Po prostu. Jakby jeszcze tam jest zachód. Więc możemy... O, tam jest nawet nieźle. Tam byśmy mieli dobry widok i nawet niezłe dojście wszędzie, w każdy punkt. Tylko ja bym chciał szybko znaleźć jakieś schronienie, zanim tu się potworki zrespawnią, a tak naprawdę już nie zdążyliśmy, bo już są. Więc się zabudujmy i zrobię sobie łóżko i będziemy... Prześpimy pierwszą noc na nowym lądzie. Białe łóżko. O nie, ciemno się zrobiło. Proszę bardzo. Nowy punkt odradzania. Bardzo dobrze. Wychodzimy stąd. Co my tu mamy? Tutaj jest lewitujące drzewo. No może nie jest to za ładne. Ale no, błędy generatora. O, jeszcze jedna krowa, więc będzie można sobie fajnie zrobić farmy na te. No, o, nawet dwie krowy. Na skóry, na książki, bo książki do enchantów. Boże, ile tu jest zwierząt. I polana. O matko, nie, to jest to miejsce, to jest to miejsce, słuchajcie. W ogóle, co jest tam? Tam jest jakiś... Nie, tam kiedyś pójdziemy. Nie wiem, czy wy to widzicie. Pewnie teraz przyzumuję tutaj tamto miejsce, ale tam musimy odwiedzić. I jeszcze te góry. I matko boska. Przecież to jest cudownie. To jest to miejsce. Tutaj robimy sobie nowy dom. Tylko muszę pójść tu. Tu. To jest połączenie trzech biomów. O! Okej. Nie mam strzału. Przekozacko. No nie chciałem niszczyć tego terenu. Ale dobra, zepsułem, ale okej, się odbuduję. I pójdziemy tam na górę. Nienawidzę takich, jak mi wyskakuje, takich momentów, jakiś mob. Szczególnie po ostatnim wypadku z poprzedniego odcinka. Jeżeli nie widzieliście, to obejrzcie sobie, bo było ciekawie. Szczególnie jeden moment. No i tak, no chyba tu jesteśmy, słuchajcie. Chyba tu jesteśmy. Dobra. Ja tu się osiedlam. Stawiam rzeczy. I to jest to miejsce. To jest to miejsce, słuchajcie. To jest ta górka. To wzgórze, na którym rozwiniemy naszą bazę. Nasz obóz, tak naprawdę. Bo bazy się nie da rozwinąć. Okej, co my potrzebujemy? Siekierę, żeby tutaj... Ja tutaj się zajmę terenem. I pójdziemy obczaić tam tą polankę. Zetnę drzewa i zaraz do was wracam. No dobra, słuchajcie. Ja tutaj troszeczkę sobie pościnałem drzewa, ale no co to by był za odcinek bez jakiejś akcji i wiem, że dużo eksplorujemy, ale ja te farmy se sam zrobię. W sensie no te wszystkie, na przykład no te krowy, no to nie będę wam pokazywał, jak sprowadzam krowy do domu. Po prostu wezmę to i je zaprowadzę. Ale interesuje mnie, co tam jest ten... Co tam świat wygenerował? O, tutaj jeszcze... Boże, ile to jest mobów? Nie, no tutaj to będzie farma tak robiona szybko, że... Jeszcze te góry, w ogóle jakieś UFO tutaj jest. Co tu się dzieje? O, LOL! Ej, no beka! Ty! Typiarzu! Crying Obsidian! Let's go! Ja poproszę Crying Obsidian. Obsidian też przyjmę. Nie spodziewałem się, ale dobrze, że to zauważyłem. Dobrze, że to zauważyłem. Respawn Anchor. To jest useless na hardkorze, bo to nam respawn na hardkorze, nie? No bo w sumie trochę niepotrzebne. Nie wiem, czy przypadkiem nie było za to achievementa?
A nie, bo już zgarnąłem ten achievement. No tak, dobrze, zapomniałem. No i co? No i teraz chcę znaleźć jakiegoś konia najlepiej. Konia, konia, konia. Płotka, płotka dead. Konie, konie, są konie, są konie. Dobra, fajnie. Wow. Słuchajcie. To jest chyba jedna z lepszych rzeczy, które spotkały mnie w tej serii. Myślę, że już... Ja i jeszcze te góry. Myślałem, że ten cały świat będzie ocean, ale teraz jak tak patrzę, to ten świat jest kozacki. Tutaj jest tyle rzeczy, tyle odkrywania. Ale no, niestety odcinki nie mogą trwać wiecznie, więc odkrywanie zrobimy w następnym odcinku, gdzie już będziemy mieli pewnie jakiś prowizoryczny domek, pewnie farmy już zrobione, owiec i krów, tak myślę, jeżeli będę grał przed odcinkiem, a jeżeli nie, no to po prostu zrobimy to na odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie, napiszcie hashtag diament w komentarzu, no i co, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy się tu osiedlać na stałe. Ale to jest ładnie. No, cześć!